Witajcie, moi drodzy. Brat Tadeusz nawiązał do kazania, które było tutaj dwie niedziele temu, jeśli tak można powiedzieć, które mówiło o ogromnej Bożej prawdzie, co siejesz, to zbierzesz, tylko zwielokrotnione. Kochani, te tematy, o których mówimy i ten, o którym brat Tadeusz wspomniał, i ten, o którym ja mówię już kolejny raz, czyli o tym, co w niedzielę mogliśmy słyszeć o przebaczeniu, są bardzo pokrewne. Dlatego jeśli siejemy gniew, to go zbierzemy. Jeżeli siejemy jakieś nieprzebaczenie, to go zbierzemy. Zwielokrotnione. Więc łączą się te dwa tematy. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy przeszli już do Bożego Słowa, które chciałbym dzisiaj analizować, ale króciusieńko tylko wspomnę, gdzie jesteśmy i co rozważamy. Oczywiście wiemy, że rozważamy, wróciliśmy ostatnio do kazania na górze, błogosławieństwa są za nami, a rozważamy kolejne treści. Kazanie na górze, jak wiecie, jest tak rewolucyjnym i tak przełomowym w swojej treści i znaczeniu, że czasem niektórzy mają wrażenie, jakby to było zupełnie coś nowego. I ostatnio chciałem jakby to mocno udokumentować, że tak nie jest, że Jezus absolutnie nie przychodzi z nowym interpretacją Bożego Słowa, ale jakby przywraca to oryginalne znaczenie zakonu. Pewne słowo jest w Ewangelii Jana, które jakby troszkę brzmi w tym kierunku, jakby to było dwa różne prawa. Przeczytam go, chociaż oczywiście to jest tylko wrażenie. Jan 1,17 brzmi: zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Tak pobieżnie czytając, wydawałoby się, że to może utwierdzać w tym, że oto Jezus przychodzi zupełnie z czymś nowym. Ale oczywiście tak nie jest. Moi drodzy, jeśli by ktoś chciał sugerować, że zakon starotestamentowy był takim jakby czymś niedoskonałym, czymś takim niedotykającym serca, że był takim zbiorem zimnych, legalistycznych przepisów, że był powierzchowny, to chyba rozumiemy, że to jest absolutnie nieprawda, że tak nie jest. Oto już autorzy Starego Testamentu mówili o zakonie, tamtym starotestamentowym zupełnie inaczej. Mówili o nim bardzo, bardzo ciepło. Przytoczę dwa miejsca. Psalm 19 od wersetu 8. Słuchajcie, jak psalmista mówi na temat zakonu. Prawo Pana jest doskonałe, pokrzepia duszę. Postanowienia Pana sprawdzone. Niedoświadczonych uczą mądrości. Polecenia Pana są trafne, pocieszają serce. Przykazania Pana wyraźne, otwierają oczy. Bojaźń Pana zapewnia czystość. Trwać będzie na zawsze. Rozstrzygnięcia Pana niezawodne, a przy tym sprawiedliwe. I teraz szczególnie. Bardziej upragnione niż złoto. Nawet najszczersze, słodsze niż miód. Choćby spływał prosto z plastra. Jeszcze jedno miejsce z Psalm 119, który w całości jest takim hymnem pochwalnym dla zakonu, ale tylko króciusieńki urywek z niego. Dla mnie Twe prawo jest rozkoszą. Lepsze jest dla mnie Twe prawo niż tysiące sztuk złota i srebra. Zobaczcie, autorzy Starego Testamentu mówią, że Boże prawo jest dla nich rozkoszą. To nie, już wtedy nie było nic takiego, co można by nazwać zimnym, surowym, tylko nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz. Moi drodzy, raz jeszcze przypomnę w maksymalnym skrócie te argumenty, o których ostatnio mówiliśmy, że Boże Słowo, że to, co Jezus nauczał w kazaniu na górze, nie jest niczym nowym, ale jest po pierwsze kontynuacją, a po drugie jakby przywróceniem oryginalnego znaczenia tych słów. Więc po pierwsze dlatego, że sam tak powiedział. Ewangelii Mateusza 5,17 sam to mówi. Przypomnę. Nie sądźcie, że przyszedłem unieważnić prawo lub proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić. Zapewniam was bowiem, dopóki trwać będzie niebo i ziemia, ważne będzie każda jota, każda kreska prawa, aż wszystko się dokona.
Po drugie, moi drodzy, Jezus nie przyszedł jakby rozprawić się z tym, co napisano, ale z tym, co powiedziano. I o tym mówiłem szeroko poprzednio. Mówiłem o tym, że to, co napisano, różni się od tego, co mówiono w tamtych czasach. Najczęściej to, co było słyszane w synagogach, było już mieszaniną prawa i jego interpretacji. Dam wam prosty przykład. Otworzymy sobie, zerknijmy albo słuchajcie kazanie na górze Mateusza, 5 rozdział oczywiście, werset 43. Tak wyskakuje trochę do przodu. Słuchajcie, jak brzmi. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Tak brzmi to, co nauczali faryzeusze i uczeni w piśmie. A jak brzmi oryginał? Nie będziesz chował w sercu swoim nienawiści do brata swego. Będziesz gorliwie upominał bliźniego swego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. No i gdzie tu jest mowa o nienawiści? Zauważacie to chyba, że to, co nauczali faryzeusze uczeni w piśmie, nijak się miało do oryginalnego prawa. Dlatego Jezus się przyszedł z tym rozprawić, co czyni w kazaniu na górze. Oprócz tego mówiliśmy też, że Pan Jezus miał do tego autorytet, bo był Bogiem. I z całą mocą obnażał te błędy czy te wypaczenia nauki faryzyjskiej. I na koniec jeszcze taka ciekawostka, której chyba poprzednio nie mówiłem. Taka ciekawa analogia. Nie wiem, czy to już kiedyś słyszeliście, czy to gdzieś wychwyciliście z wersetów Bożego Słowa. Zauważmy, jak i kiedy został nadany zakon. Co go poprzedzało? A więc tak, po pierwsze, wyjście Izraelitów z Egiptu, prawda? Dalej przejście przez Morze Czerwone. Dalej wędrowanie po pustyni. I w końcu Góra Synaj, gdzie zostało nadane prawo. A teraz zobaczmy, jak zostaje nadane to odświeżone prawo ustami Pana Jezusa. Jeżeli ktoś sobie notatki robi, to podaje odnośniki. Mateusz 2,15. Z Egiptu wezwałem syna swego. To samo. Z Egiptu. Drugi, Mateusz 3,13. Chrzest w Jordanie, który jest analogią do przejścia przez Morze Czerwone. Mateusz 4, od 1 do 11. Kuszenie na pustyni, czyli pobyt na pustyni. Analogia do Izraela, dokładnie. I w końcu tutaj Góra Synaj, a tu kazanie gdzie? Na górze. Więc może taka ciekawostka, ale jakże to jest bliskie. Więc myślę, że już zupełnie wystarczy tych wszystkich argumentów, by zrozumieć, że Jezus nie ustanawia nowego prawa, ale przywraca po prostu ten oryginalny, głęboki sens zakonu. Mówiłem ostatnio też o tym, jak należy patrzeć na to, co przed nami. Na te wersety, na tych 5 czy 6 urywków, o którymi będziemy się szczegółowo zajmować. Dzisiaj ich przypomnę tylko, ale będzie nam łatwiej. Dlatego, że już mamy jeden przykład w miarę omówiony. Mówię o niedzielnym kazaniu. Więc teraz to, co przypomnę, już możemy sobie przefiltrować przez to, co już wiemy na temat tych wersetów. A więc po pierwsze mówiliśmy o tym, że zwracamy uwagę nie na literę dosłownie, tak literalnie, ale na ducha. No i właśnie, jeśli byśmy zwracali uwagę tylko i wyłącznie na literę, na zapis, na coś fizycznie zapisanego, to byśmy tylko myśleli o fizycznym morderstwie. Ale jeśli bierzemy pod uwagę ducha, motywację, dlaczego to Pan Jezus powiedział, no to wiemy już, że bierzemy pod uwagę stan serca, chorobę serca, która powoduje takie, a nie inne nasze zachowania. Mówiłem ostatnio, że takie literalne, dosłowne traktowanie Bożego Słowa czasem prowadzi do śmieszności. Wspomniałem tutaj ten urywek o nastawianiu drugiego policzka, ale wspomnę jeszcze inny, dlatego że przypomniał mi się w międzyczasie przykład realny, faktyczny, który miał miejsce. A dotyczy to fragmentu, kiedy Jezus mówi o odcinaniu ręki, jeżeli gorszy, o wyłupywaniu oka, które gorszy. Ja pamiętam to do dziś. Byłem wtedy
albo w młodzieży, albo jeszcze w szkółce. Na zborze, jak żeśmy się spotykali na Hutniczej, na niedzielne nabożeństwo przyszedł pewien starszy brat, sądzę, że wtedy miał około 70, więc dla mnie nastolatka był naprawdę starszy. I wiecie co? Przyszedł z taką czarną opaską na oku. Każdy myślał, że coś się stało, że wypadek jakiś, że coś się stało z okiem, że może po jakiejś operacji. Ale dziwne to było, że taka czarna. Wiecie, wyglądał jak pirat z obrazków. Wszyscy na to zwracali uwagę. Każdy pytał, co to się stało. Wiecie, jakie było tłumaczenie? No właśnie to. Że nie może sobie dać rady ze wzrokiem. Że pożądliwie patrzy na kogoś tam. No i sobie zakleił jedno oko. Nie wiem, co mu to pomogło, bo jeszcze drugim też mógł popatrzeć. Ale zobaczcie, jak literalnie podszedł do tego. I co to spowodowało? Że ja przez długi czas miałem ten filtr. Jako dziecko. Ja tak na to patrzyłem. Kompletnie bez sensu. Aż dopiero gdzieś zrozumiałem ten sens. A więc do takich przypadków też może dojść. Dzięki Bogu, że sobie tego oka nie wyłupił, tylko zatkał. Kolejna sprawa to prawo to nie jest system zakazów. To, co Jezus mówi, nie podaje jako system zakazów, ale Jezus zachęca, by podjąć wszelkie możliwe kroki, by czynić to, co jest jakby pozytywnym przeciwieństwem tego zakazu. I mamy świeży przykład, o którym mówiliśmy 2 dni temu. Polecenie, zakaz jest, nie będziesz zabijał. A ta pozytywna strona, to pozytywna motywacja, to jest to, zadbaj o pojednanie. Przebacz, trzymaj, nie trzymaj urazy, odnów relacje. I myślę, że to rozumiemy. I ostatnia rzecz, na którą wtedy zwracałem uwagę, to prawo nie jest dla nas ciężarem. Prawo nie zostało nadane po to, aby nam ciążyło. Wiecie, prawo, czyli to, co Jezus mówi, nie jest po to, żeby utrzymywać nas, czy zmuszać nas do posłuszeństwa wobec jakichś nieżyciowych, krępujących reguł. Tak niektórzy myślą, ale jest dokładnie odwrotnie. Jezus mówi coś, co przynosi w konsekwencji uwolnienie, co przynosi radość życia. I znowu ten sam przykład. Wiecie, kiedy trzeba przebaczyć, kiedy trzeba zadbać o pojednanie, kiedy trzeba odnowić relacje, to czasem to jest mega trudne. Myślę, że wielu z nas to już przeżywało. Jak to jest trudne ukrzyżować swoje ja i iść się pogodzić. Bo zawsze myślimy, że ta druga strona powinna zrobić ten ruch. Ale co to przynosi? Prawda? Co to przynosi? Jaką wolność to przynosi? Jakie uwolnienie, jaką radość? A więc ten nakaz Jezusa nie jest po to, żeby nam utrudnić, ale żeby mogliśmy żyć w wolności. Okej, to kwestia przypomnienia. A teraz wracajmy już do tekstu. Nie jestem w stanie powtórzyć tego, co mówiłem w niedzielę, więc jeśli ktoś nie był w niedzielę, a chce mieć pełny obraz, to musi sobie odsłuchać. Pewne tam wątki będę wspominał, ale chcemy iść dalej, może troszeczkę głębiej zapuszczamy się w niektóre sprawy, jak to na wtorkowych wykładach. A więc jak brzmi to ten tekst? Czytamy. Ewangelia Mateusza 5:21. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A jak jest w oryginale? Ktoś wie? Nie będziesz zabijał. I kropka. To z 2 Mojżeszowej 20:13. Widzimy różnicę? Oto faryzeusze uczeni w piśmie podają tak. Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A w oryginale jest po prostu nie będziesz zabijał. I nie ma nic więcej. Nie ma żadnego dodatku na temat sądu. To nie znaczy, że w ogóle w Biblii czy w Starym Zakonie nie było wzmianki o sądzie. Owszem, w innych miejscach była mowa o tym, że jeżeli ktoś się dopuści grzechu, bałwochwalstwa, zabójstwa, tam różne inne sytuacje, wtedy poniesie karę śmierci. I wtedy mieli być świadkowie i tak dalej, no więc jakaś forma sądu jest.
ale tego nie można przykleić do tego przykazania. Dlatego, że to przykazanie w tym momencie zupełnie traci moc. Jaką ono ma moc, myślę, że ci, co w niedzielę byli, to rozumiemy. Jaką ma moc to słowo nie będzie zabijał, jak jest szerokie. A co z niego zrobiono, jeżeli to połączyć z tym sądem? Oto to, co z niego powstało przez naukę faryzeuszy, to jest po prostu tyle, że nie można fizycznie zabić człowieka. A jeśli ktoś zabije fizycznie człowieka, to stanie przed cywilnym sądem i będzie jakaś kara według cywilnego sądu. Zobaczcie, to jest parodia z tego zrobiona. Z tego głębokiego znaczenia, które ono rzeczywiście ma. Faryzeusze sprowadzili to do czegoś, co w ogóle nie miał Bóg na myśli. Nawet oni nie wspominają o wiecznym sądzie, o Bożym sądzie. Mówią tylko o fizycznym, ludzkim, cywilnym sądzie. A więc z pełnego mocy przykazania zrobili coś, co okroili, ociosali do swoich potrzeb, tak żeby wygodnie im mogło się żyć. Ale Jezus przywraca właściwy sens temu zdaniu, temu przykazaniu. Wspomnę niektóre tutaj myśli, że mogą się zazębić z tym, co mówiłem ostatnio, co mówiłem w niedzielę. Między innymi Jezus mówi tak: a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Racha. To słowo racha. To ono oznacza nie mniej, nie więcej niż człowiek bez znaczenia. Człowiek bez wartości. Więc jeśli ktoś komuś powiedział, a w zasadzie to pomyślał, bo tu jest taki kontekst, tu jest bardziej kontekst na to, co dzieje się w umyśle, w sercu. O kimś pomyśli bezwartościowy człowiek, to tak naprawdę motywacja jest tego, żeby samego siebie troszeczkę podnieść. Skoro on jest bezwartościowy, to ja troszeczkę lepszy. To racha oznacza taką wzgardę, takie lekceważenie, poczucie własnej wyższości kosztem jego poniżenia. Tłumacze Biblii tej nowszej, ewangelicznej, już nawet nie używają słowa racha, tylko mówią od razu podeptać godność, podeptać czyjąś godność. I to wszystko dzieje się w umyśle. Pamiętacie, co mówiłem w niedzielę, że to jest tym samym według Jezusa, co fizyczne morderstwo. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, żeby tylko takie coś, tylko taka myśl o kimś była tym samym. Dalej Jezus mówi głupcze. To słowo głupcze oznacza mniej więcej coś takiego, że ten stan serca opisany wcześniej jakby znajduje ujście w słowach. To jest jakby obelga, to jest podrywanie czegoś autorytetu. To jest, ma to na celu obniżenie czyjejś pozycji, czyjejś wartości. Jakaś intryga, jakieś nastawianie kogoś na innych źle. Moi drodzy, i znowu, czy takie coś jest tym samym, co morderstwo? Mieści się nam to w głowie? To jest wręcz nieprawdopodobne. Ale wiecie, chcę podkreślić, że to nie jest nowość. Że to nie jest coś, co pojawiło się po raz pierwszy w nauczaniu Jezusa w Nowym Testamencie. Bo w Starym Testamencie spotykamy dokładnie taką samą interpretację. Jeśli nie wiecie gdzie, a pewnie może wiecie, to otwórzcie sobie Przypowieści, Przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset 30. Kto przymruża oczy, ma przewrotne myśli, a kto zaciska wargi, ten już zło popełnił. Nawet to tłumaczenie już w zasadzie oddaje sens. Ale tak naprawdę w porównaniu z innymi tłumaczeniami ono jeszcze najsłabiej ten sens oddaje. Pozwólcie, że przeczytam go z kolejnych tłumaczeń. Biblia, ten przekład ewangeliczny mówi tak. Kto nie patrzy w oczy, miewa myśli przewrotne. Kto wargi zaciska, już popełnił zło. Biblia Warszawsko-Praska jeszcze mocniej. Kto ma niespokojne oczy, pewnie już zło planuje. Kto usta zaciska, już się zła dopuścił.
I kolejny przykład mówi tak. Kto oczy zamyka, podstęp obmyśla. Kto wargi zaciska, już dokonał zbrodni. Brzmi to mniej więcej tak samo, jak Ewangelia Mateusza, prawda? A jesteśmy w Starym Testamencie, w przypowieściach. Popatrzcie, tu jest różnie, w różnych przekładach to oddane. Jeden mówi oczy zamyka, inny mówi niespokojne, rozbiegane oczy, inny kto nie patrzy w oczy. Co nam to mówi? Spotkaliście już takiego rozmówcę, który nie chce popatrzeć w oczy, takie niespokojne, rozbiegane oczy? Najczęściej jest to objawem jakiejś nieszczerości. Najczęściej jest to objawem czy synonimem takiej po prostu nieszczerości, że tobie co innego, a za plecami co innego. Drugi obraz to mamy wargi zaciska, usta zaciska. To już chyba jeszcze prostsze. Gniew się ciśnie na usta, prawda? Już się coś dzieje wewnątrz, ale zaciskam wargi, niewypowiedziane słowa. A co czytamy? Kto wargi zaciska, w domyśle w gniewie, już dokonał zbrodni. To samo czytamy, co w Ewangelii Mateusza. A więc nie jest to nowością, to już właściwy sposób rozumieli autorzy starotestamentowych ksiąg. A więc powtarzam, moi drodzy, nieważne, powtarzam to, co mówiłem w niedzielę, nieważne, czy zabijasz nożem fizycznie, czy słowem, czy tylko w swoim umyśle, czy knując intrygę, według Jezusa skutek jest ten sam. Kara jest ta sama. Dlatego, że jakby te wszystkie czynności są efektem tej samej choroby serca. Moi drodzy, to jest nieprawdopodobne, ale tak jest, że Bóg stawia tutaj znak równości. I powiem wam, że mnie to trochę aż szokuje. Ale chcę też powiedzieć, że musimy popatrzeć na to z dwóch stron. Popatrzmy na konsekwencje w życiu fizycznym. Dlatego, że niektórzy, jak takie coś słyszą, że morderstwo fizyczne jest równoznaczne z myślą tylko złą, to czasem się już zamykają i nie chcą słuchać dalej, bo to jest zbyt nieprawdopodobne. Popatrzmy na konsekwencje duchowe i fizyczne. Musimy to troszkę głębiej rozważyć, żebyśmy się nie zamknęli na poselstwo Bożego Słowa. Morderstwo. Popatrzmy, jakie są koszmarne, tragiczne konsekwencje, jeżeli ktoś by kogoś zabił. To aż jest niewyobrażalne. Idzie przede wszystkim, do więzienia idzie, jasne? Ale to jest rozpacz obu rodzin i tego, który zginął, i tego, który się dopuścił tego czynu. To są niesamowite wyrzuty sumienia, odrzucenie społeczne. Myślę, że życie takiego człowieka jest zrujnowane chyba już na zawsze. To są niewyobrażalne konsekwencje fizycznie. Bóg przebaczy, oczywiście, jeśli go o to ktoś prosi. Jeśli jest pokuta, to Bóg przebaczy. Ale konsekwencji już nikt nie cofnie. To są konsekwencje fizyczne, prawda? A teraz to morderstwo, w cudzysłowie ujmując w sensie psychicznym. Zła myśl, złe słowo, które Jezus podaje jako równoznacznik. Nie ma żadnych konsekwencji fizycznych. Żadnych. O myśli to nawet nikt nie wie. Zobaczcie, jaka różnica. Po prostu nie ma żadnych konsekwencji. Podobnie jest z następnym obrazem, za którego niedługo dojdziemy, czyli z kwestią cudzołóstwa. Jeśli ktoś by się dopuścił cudzołóstwa, mówię o wierzących ludziach, mam nadzieję, że nie mówię do nikogo z nas, ani do słuchaczy, którzy będą w internecie słuchać. Myślę, że to nikomu z nas nie grozi. Ale teoretycznie sobie to rozważmy. Gdyby ktoś dokonał cudzołóstwa, a jeszcze w efekcie tego cudzołóstwa by się dziecko pojawiło, rozumiemy, jakie są konsekwencje? No niewyobrażalne. No namieszane na zawsze. Pewnie i rodzina by się mogła rozpaść. No aż trudno mówić. Myślę, że rozumiemy, jak straszne konsekwencje są na całe życie. No dobrze. A Jezus mówi, jak ktoś pożądliwie spojrzy na kobietę, to jest to samo. Ale w życiu fizycznym nie ma nic. Nawet nikt nie wie o tym. Prawda? Mamy tak ogromną różnicę między konsekwencjami tego czynu fizycznie, a psychicznie, a w naszych motywacjach.
Więc widzicie, że te konsekwencje w doczesności są czasem dramatyczne. Mówię o tym fizycznym dokonaniu. Natomiast jeżeli tylko się to dzieje w umyśle, to nie ma żadnych. No właśnie. I tutaj czasem się zamykamy. I tutaj kończy się nasze myślenie. Dlatego, że nie chcemy albo nie umiemy pomyśleć, jakie są konsekwencje duchowe. A niestety one są jeszcze większe. Te konsekwencje duchowe są jeszcze gorsze. No bo przecież mówiliśmy, że jeśli, cytuję teraz słowa Pana Jezusa, tak i Ojciec w niebie uczyni każdemu, kto z serca nie będzie wybaczał. Co uczyni? Wracam do kazania z niedzieli. Co uczyni? Wieczny sąd. A kto powie racha czy głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Więc jaka jest konsekwencja? Wieczna. Jeśli nie będzie dana osoba pokutować z tego, jeżeli nie będzie zmieniać swojego postępowania, to taka przyszłość. No więc jaka konsekwencja jest bardziej tragiczna? To więzienie, to odrzucenie społeczne, czy wieczna śmierć? Tylko że czasem tego nie dostrzegamy. To, co fizycznie, to dostrzegamy. Moi drodzy, chciałbym, żeby to była przesada, ale to jest Boże Słowo. Boże Słowo zrównuje te czyny. Kolejnym jakby konsekwencją jest to, co czytaliśmy z listu Piotra, że wtedy nasze modlitwy nie są wysłuchiwane. Kiedy mamy konflikt, tam jest kontekst rodzinny, konflikt rodzinny, małżeński, jakikolwiek, jeżeli relacje tam są nadszarpnięte, to czytamy wyraźnie Bożym Słowem, że Pan Bóg nie będzie wysłuchiwał naszych modlitw. Bóg nie chce i nie może patrzeć nawet na naszą służbę, jeżeli istnieją konflikty. A w końcu zadam pytanie. Jeśli tkwisz w nieprzebaczeniu, w urazach i tak dalej, komu szkodzisz? Myślałeś kiedyś pod tym kątem? Komu szkodzisz? Odpowiedź jest prosta. Sobie. I tylko sobie. Tak po ludzku na to popatrzmy. Jeżeli jest jakiś konflikt w tym znaczeniu, że obraziłeś się na kogoś, gniewasz się na kogoś, ten ktoś może nawet o tym nie wiedzieć. A ty się gryziesz. Ty nie umiesz spać. Ty masz problem w relacji z nim. Może go unikasz. On nawet nie musi o tym wiedzieć. A jeśli wie, to może być zupełnie wolny. A ciebie dosięgają konsekwencje tego nieprzebaczenia. To mówię tak po ludzku. A duchowo to przed momentem wymieniłem te konsekwencje. Które kogo dotkną? No tego, który nie umie przebaczyć. Nie tamtego drugiego. A więc na pytanie, to proste pytanie, komu szkodzę? Czasem, wiecie, bywa tak, że ktoś się zatnie, ktoś się obrazi, ktoś nie chce rozmawiać, sądząc, że ten drugi to powinien zauważyć. Że ten drugi to powinien zauważyć, widzi, o, tamty się nie odzywa, no to się może ruszę. To tak nie działa. Sobie szkodzisz, czy szkodzę. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten fizyczne czyny, to my doskonale wiemy i rozumiemy, jak dramatyczne konsekwencje za to czekają. I nikt się tego nie odważy zrobić. Ale jeśli chodzi o duchowe konsekwencje, najczęściej wielu ludzi ich po prostu nie dostrzega. I dlatego nie ma problemu, aby tkwić w czymś takim jak nieprzebaczenie. Raz jeszcze wróćmy do tego tekstu. Mateusza 5,22. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Na tym gniewie bym się chciał na moment zatrzymać. A każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. W domyśle wieczny sąd. W niedzielę o tym mówiłem, więc nie będę się w to wgłębiał. Mówiłem o gniewie, mówiłem o słowach, które w tym gniewie wyskakują. O języku, który Jakub nazywa, że jest w tym momencie rozpalonym przez piekło, pełnym śmiercionośnego jadu, który zabija. O ludziach poranionych naszymi słowami, o ludziach zabitych przez nasze słowa. Mówiliśmy o tym. Ale teraz chciałbym zobaczyć na pewną pozorną sprzeczność. Mówię pozorną. Zobaczcie.
Ten fragment z Mateusza 5:22, gdyby go tak troszeczkę gramatycznie inaczej złożyć, to można by powiedzieć, że nie wolno się gniewać. Po prostu. Gdyby go inaczej ułożyć gramatycznie, można by go powiedzieć, nie gniewaj się nigdy na brata swego. No dobrze. A Efezjan 4:26 pisze tak. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. No to w końcu jak? Pozornie dwa zupełnie rozbieżne zdania. Więc na moment się chciałbym, żebyśmy się temu przyjrzeli. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, pisze apostoł Paweł. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Po lekturze takiego zdania nieuważny czytelnik lub może zbyt świeży czytelnik, co może zrozumieć? No to, że jeśli się gniewam w ciągu dnia, jeśli się wściekam w ciągu dnia, a wieczorem przeproszę, to znaczy, że jest wszystko okej, bo słońce nie zaszło nad moim gniewem, no więc w takim razie jest wszystko okej, że to nie był grzech, że w takim razie nie dawałem diabłu przystępu. Moi drodzy, jeśli ktokolwiek tak chce rozumieć, to absolutnie nie jest tak. Moi drodzy, zawsze, za każdym razem, mój, twój wybuch gniewu jest zły, jest grzechem. I nie ma co tu dyskutować. I nigdy on nie powinien mieć miejsca. Taka jest prawda Bożego Słowa. Ale zobaczmy na ten kontekst tego wybuchu gniewu, czy gniewu i tego, że on do wieczora ma trwać. Słuchajcie, jeśli by tak to było, to by to było zbyt proste. Czasem wypowiedzianych słów, albo inaczej, nigdy wypowiedzianych słów nie da się cofnąć. Czasem bywa tak, że wypowiedziane słowo lub zdanie potrafi zrujnować. I to nic, że wieczorem przeprosisz. Choćby nawet bardzo szczerze, choćbyś bardzo szczerze żałował, tego nie cofniesz, bo to padło, bo to twój rozmówca usłyszał i tego się już nie cofnie. To dotyczy również rodzin, to dotyczy jak najbardziej małżeństw. Analogia. Jeśli kogoś zranisz nożem, jest rana, załóżmy na ręce, krwawi, rana jest i przeprosisz. To co, zniknie? W tym momencie zniknie? Nie zniknie. Boli nadal. Ta rana tam jest, krwawi nadal. To wymaga czasu. To wymaga czasu, żeby ona się zabliźniła. I powiem tak, że czasem jednym zdaniem można zniszczyć coś, co budowało się latami. Mówię tu o więzi, o zaufaniu. A odbudować to czasem są miesiące, a czasem lata. Zależy od kalibru wypowiedzianych słów. Więc bez sensu jest rozważać to w ten sposób, że wieczorem naprawiam sprawę. To nie działa tak. Czasem coś banalnego tak, ale poważniejsze sprawy nie. A więc nie o to tutaj chodzi. Posłużę się innym przykładem, który dużo wyraźniej nam zarysuje, o co tutaj chodzi. Brzmi on tak. Wyrażajcie swój gniew, ale nie pozwalajcie, aby prowadził was do grzechu. A jeśli tak się stanie, rozwiążcie to jeszcze przed zachodem słońca. Wyrażajcie swój gniew, ale nie pozwalajcie, by prowadził do grzechu. To jak? Jak to można zrobić? Jak można wyrazić swój gniew, by nie prowadził do grzechu? Powiem ogólnie, w ten sposób wyrazić, by drugiej osoby nie zranić. A nie cios na cios. Wiecie, to nie chodzi o to, że mamy być hermetyczni, że mamy w żaden sposób gniewu nie wyrazić, bo czasem to jest niemożliwe. Ale można to powiedzieć inaczej. Można po prostu powiedzieć o tym, że zostało się zranionym,
powiedzieć o tym swojemu rozmówcy, czy to w rodzinie, jak bardzo cię to boli. Można powiedzieć, że w tobie właśnie wzbiera gniew, ale w tym momencie nie musisz go ranić. Ktoś powie, ha, 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 to jest niemożliwe. To się nie da, to są emocje. Powiem, to się nie da, to racja. Sam nie dasz rady, ale jest klucz. Klucz, który do tego prowadzi. Trzeba się cofnąć o kilka wersetów wyżej. A tam jest napisane tak. Macie również poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał wasz sposób myślenia. Nasza warszawska Biblia mówi, aby nas przemieniał, odnawiał nasz sposób myślenia. Ale to tłumaczenie mi się bardziej podoba. Słuchajcie, to jest polecenie dla nas. Każdy z nas. Mamy poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał nasz sposób myślenia, nasz sposób funkcjonowania, nasz sposób reakcji. Wiecie, co to jest nieustannie? To jest cały dzień i każdy dzień. To jest nieustannie. Każdego dnia musimy dać dostęp Duchowi Świętemu do naszych serc, aby nas zmieniał. Aby to był proces przemiany naszego umysłu. I tam dalej czytamy, dlatego odrzućcie, i tam jest mowa o kłamstwie, i potem jest, dlatego właśnie będzie możliwe to wyrażanie gniewu w taki sposób, by kogoś nie ranić. Wyrażajcie swój gniew, ale nie pozwalajcie, by doprowadził do grzechu. Macie również poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał wasz sposób myślenia. Zapytam tak, ile lat, nie odpowiadajcie oczywiście, bo to jest pytanie również do mnie, ile lat jesteś wierzący? Rok? Ktoś może tu jest rok. Jaki to jest proces już? Na ile się sposób myślenia zmienił? Na ile się twój sposób reakcji zmienił? Według Bożego Słowa cokolwiek się musiał zmienić. To nie chodzi o to, że ktoś jako nerwus się nawraca i następnego dnia kompletnie inny człowiek. Choćbyś co robił, nie sprowokujesz go. Tak nie ma. On wybuchnie. Ale wiecie, po roku już będzie trochę lepiej. A kto jest wierzący 30 lat? 40? Jak ja na przykład? To gdzie powinniśmy być? A czasem się słyszę, ja już taki jestem. A ja już taki jestem. Ja już mam taki temperament. Ja już taki jestem i z tym się nie da nic zrobić. Bzdura. To jest nieposłuszeństwo temu słowu. To jest nieposłuszeństwo temu słowi. Nie chcemy poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał nas sposób myślenia, zmieniał nas sposób reakcji. Jeśli to będziemy czynić, to i w tym gniewie to się okaże. Moi drodzy, to jest możliwe. Gdybyśmy poczytali dalej, co apostoł Paweł tu mówi, to brzmi to tak. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne złe słowo, ale tylko dobre, umacniające innych w wierze, pomagające im w problemach. Nie zasmucajcie swoim życiem Ducha Świętego, którym Bóg opieczętował was, gwarantując wam w ten sposób zbawienie. Usuńcie spośród siebie wszelkie zgorzknienie, gwałtowne reakcje, gniew, krzyk i ostre słowa. Odrzućcie także złość. Bądźcie wobec siebie łagodni i współczujący. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak Bóg ze względu na Chrystusa przebaczył wam. Ale źródło jest tutaj. Macie poddać się Duchowi Świętemu, aby nieustannie zmieniał wasz sposób myślenia. Moi drodzy, to jest ta pierwsza myśl zawarta w tym wersecie. Wyrażajcie swój gniew, ale nie pozwólcie, by doprowadził was do grzechu. To jest ta pierwsza myśl. Ale jest i druga. Tam dalej czytamy w ten sposób. A jeśli się to stanie, to rozwiążcie ten problem przed zachodem słońca. Albo inaczej mówiąc, rozwiążcie ten problem jeszcze tego samego dnia. Zobaczcie, gdyby tak po prostu przeczytać to słowo, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie,
Niech słowo nie zachodzi nad gniewem waszym, nie wnikając troszkę głębiej. To rzeczywiście ktoś by mógł pomyśleć, tak jak wcześniej powiedziałem. Ale z tego fragmentu, z tego przekładu brzmi wyraźnie, że gniew nie powinien się wydarzyć. Ale jeśli się wydarzy, to mamy go rozwiązać jeszcze tego samego dnia. Bardzo podobne to jest do tego, co apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi: dzieci, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Ale jeśli się to przydarzy, prawda? To mamy orędownika, u ojca i tak dalej. Czy w tym wersecie z listu Jana jest przyzwolenie na grzech? Czy jest przyzwolenie na to, że można grzeszyć? Kiedy jest możliwy, jest ten fragment, ale jeśli się wam to przydarzy, parafrazuję, to mamy orędownika. W tym momencie nie ma żadnego przyzwolenia na grzech. Bo wcześniej było nie grzeszcie, a jeśli się to zdarzy. Dokładnie tak samo jest w tym fragmencie. Unikajcie gniewu, nie wybuchajcie, nie grzeszcie. Ale jeśli się wam to przydarzy, to rozwiążcie to jeszcze tego samego dnia. Więc to jest jakby to zabezpieczenie, aby tego samego dnia rozprawić się z tym problemem, a nie usprawiedliwiać tego, że jeśli załatwię tego samego dnia, to jest wszystko okej, że tamto nie było złem. Okej, jeszcze jedna myśl. Jezus mówi tutaj w tym fragmencie o tym, żeby nie gniewać się, żeby nie mówić głupcze, a sam to robił. Mówię tak trochę prowokacyjnie. Prawda? Czy Jezus nigdy się nie zgniewał? Owszem, czytamy o tym. Czy Jezus nigdy nie powiedział głupi? Powiedział. I to jeszcze w dodatku wieczorem za to nie przepraszał. To jak to jest? Wiecie, wcale nie jest to trudne pytanie i odpowiedź na to też nie jest wcale trudna. Dlatego, że Jezus był do tego upoważniony. Jezus jako Mesjasz mógł to robić. Dlatego, że On to czynił w sensie prawnym. On przez Boży autorytet jakby ogłaszał wyrok sądu na faryzeuszach i uczonych w piśmie, bo do nich to było kierowane. Do faryzeuszy mówił o głupi, ślepi i tak dalej. O nich mówię w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że Jezus do nich przyszedł. Oferował im zbawienie. Oferował Ewangelię. Ale oni odrzucili. W konsekwencji tego, jeśli się nie opamiętają, to mógł ogłosić nad nimi sąd. Niektórzy się pamiętali, choćby mamy przykład Nikodema. Widzicie, Jezus zawsze w takich sytuacjach występuje nie tyle przeciwko człowiekowi, co przeciw tej fałszywej religii, którą oni prezentowali, przeciwko obłudzie, którą oni reprezentowali. Może czasem się wam źle czyta psalmy niektóre. Mi do pewnego czasu niektóre psalmy się czytało trudno jakoś. Pełne jakiejś takiej chęci zemsty, pełne jakiejś takiej ogłaszania jakiegoś sądu. No właśnie, to jest bardzo podobne. Dlatego, że psalmista pod natchnieniem Ducha Świętego ogłasza sąd, Boży sąd nad wrogami, nie tyle swoimi, co wrogami Boga, Bożego Królestwa. Moi drodzy, podobnie my, mówię tutaj o tej wcześniejszej myśli, nigdy nie możemy się gniewać na grzesznika. Ale na grzech, owszem. Moi drodzy, jeżeli widzę grzech, jeśli widzisz grzech, czyli jakąś obłudę, jakąś herezję, jakąś, nie wiem, fałszywą religię, no cokolwiek, nie dotyka to twojego serca? Nie czujesz się wzburzony? Powinniśmy. Powinniśmy się czuć wzburzeni tym, ale nie możemy się ostrza tego naszego wzburzenia obracać przeciwko danemu człowiekowi, ale przeciwko faktu tego, co się dzieje, czyli temu grzechowi. I to nas powinno zmotywować nie do obrazy tamtego człowieka, ale bardziej do modlitwy, a może do innego biblijnego zachowania, już nie chcę wchodzić w szczegóły. Moi drodzy, na zakończenie chciałbym raz jeszcze tylko przypomnieć i zaapelować to o to, co jest najważniejsze w tych tematach, czy temacie na dwa dni rozłożonym, czyli ostatnia niedziela i dzisiejsze jeszcze uszczegółowieni. Moją największą modlitwą, moi drodzy, jest to, abyśmy zrozumieli powagę tego tematu.
abyśmy zrozumieli to, jak Bóg patrzy na nasze słowa, jak Bóg patrzy na nasze motywacje, jak Bóg patrzy na nasze reakcje, jak Bóg patrzy na nasze relacje z innymi ludźmi. Moi drodzy, niesamowitą tragedią w życiu ludzi jest nieprzebaczenie. A tak powszechne ono jest. Więc moją modlitwą i tą chęcią przekazu jest to, abyśmy zrozumieli, jaką tragedię, jaki, nie wiem nawet jakich słów tu użyć, wnosi nieprzebaczenie w życiu człowieka. Jakaś niechęć, jakaś uraza, jakieś unikanie relacji. Więc pierwszą rzeczą, o którą tak bardzo bym się modlił i was prosił, to jest to, żebyśmy to zrozumieli, abyśmy to dopuścili do serca, że Bóg nie żartuje, że Bóg nie daje tu jakiegoś tylko obrazu, zrównując fizyczne morderstwo z naszymi słowami, motywacjami, myślami, ale to jest prawda. A po drugie, żebyśmy coś z tym zrobili. To może być trudniejsze. Mało wysłuchać. Mało być bogatszym o jakąś wiedzę. To nic nie pomoże. To wręcz może zaszkodzić. Bo Bóg jeszcze bardziej nas rozliczy. Wiedziałeś. Nie ma usprawiedliwienia. Moi drodzy, ja ze swojej strony zrobiłem, co mogłem. Nie wiem, na ile zrozumiale, na ile udolnie, ale to, co było w moim sercu, to przekazałem. I modlę się, żeby Duch Święty robił resztę. Aby Duch Święty robił resztę. Abyśmy nie pozwalali sobie tkwić w jakimś nieprzebaczeniu. Skupiam się może na nim, bo jest może najpowszechniejsze. No ale słyszeliście oba kazania, więc wiecie, że szerzej to jest rozważane. Powiem tak, moi drodzy, że czasem przeraża mnie powszechność tego problemu. I przeraża mnie również ignorancja tego tematu przez chrześcijan. Wiecie, czasem wynika to z wielu rozmów duszpasterskich czy modlitw, gdzie dochodzimy do sedna sprawy, że problemem jest po prostu nieprzebaczenie. Kiedy już wszystko powiem, w skrócie to, co mówiłem przez te dwa dni danej osobie, kiedy osoba dana już wszystko chyba wie, co można wiedzieć, kiedy w końcu zachęcam, by wykazał inicjatywę i poszedł porozmawiać, przeprosić, czy nieraz mi się zdarzyło usłyszeć oburzenie w głosie. Ja? To on jest winny. Aha. Ręce padają. To znaczy, że nic nie zrozumiał. To znaczy, że serce jest zamknięte. Jego życie zmierza do duchowej katastrofy. Więc ja zachęcam was, abyśmy naprawdę do tego podeszli poważnie. Niech Duch Święty wykonuje pracę w naszych sercach, abyśmy nie byli ignorantami tego tematu. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.